Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, w jaki sposób można pobrać Blendera wtedy, kiedy jeszcze go na komputerze nie mamy. Wpisujemy w przeglądarce adres strony blender.org i gdy ta strona się załaduje, wchodzimy w coś takiego jak download. Oczywiście możemy również nacisnąć download tutaj i będzie to pobranie starszej wersji, jest to wersja 2.89. Możemy także nacisnąć tutaj, aby przejść od razu do Blendera 2.80, ale wszystkie opcje downloadu czy pobierania mamy właśnie pod tym linkiem na górze. Pozwólcie, że powiększę trochę stronę. Powinno to być dobrze teraz widoczne. I teraz, ponieważ pracuję pod systemem Linux, to ta strona od razu wykryła, że jestem pod Linuxem i proponuje mi pobranie wersji pod Linuxa. Mogę po prostu nacisnąć na ten guzik Try i od razu pobrać Blendera, albo na ten guzik mogę nacisnąć. Jeżeli jednak chcę pobrać wersję pod inny system, to muszę wybrać sobie coś takiego jak tą opcję tutaj i zmienić po prostu dla kogo albo do czego chcę taką wersję pobierać. I w tym momencie mam instalator pod Windowsa, albo mogę pod Windowsa ściągnąć plik zip. I ten plik wystarczy zapisać na dysku, a następnie go rozpakować. Utworzony katalog zawierać będzie Blendera, którego można uruchomić bez instalacji i może to zrobić nawet osoba nie posiadająca żadnych uprawnień administratora. Dla Linuxa pobieracie wersję po prostu spakowaną, ponieważ Blendera nie trzeba pod Linuxem instalować. Jest także pod Windowsem instalator. Jak się spodziewam, jego instalowanie wymaga wprawdzie praw administracyjnych, ale później dostajecie chyba skojarzenie pliku blend razem z Blenderem. Co i tak można ustawić w Windowsie, nie posiadając admina, tylko uruchamiając skojarzenie z poziomu użytkownika. Tak czy inaczej, jeżeli chcę pobrać taką wersję, to mogę kliknąć na Linux 64 bit lub 32 bity i ta wersja zostanie mi teraz przedstawiona i będę mógł ją pobrać, proszę bardzo. Tutaj mógłbym ją sobie gdzieś zapisać, ale jeżeli nie chcę tego robić, to mogę przejść niżej w tym oknie i znaleźć wersję, która dotyczy eksperymentalnych buildów. Jeżeli nie kompiluję swojego Blendera sam, to mogę kliknąć w Latest Experimental Builds i wtedy wchodzę na stronę, na której są wersje kompilowane dosłownie dzisiaj. One zostały zbudowane dzisiaj, 37 minut po północy z tego co widać, a tutaj już była pierwsza 15, później pierwsza 22 i pierwsza 48. Więc widać dokładnie każdą minutę, każdą sekundę, z której pochodzi dana wersja Blendera. Wtedy, gdy kliknę pod określonym systemem na tą wersję, to mogę ją pobrać, podobnie jak poprzednio, i użyć do na przykład porównania jej ze swoją wersją. Zapiszę ją teraz w katalogu bin Blenders. Tutaj jak widzicie mam tych wersji już trochę. Ona się teraz nazywa Blender 2.80 i później jest A58. Zwykle zapamiętuję tego typu skrót. Zapiszę ją sobie. Mam nadzieję, że zostanie szybko pobrana. Już się pobrała i to naprawdę szybko się pobrała. I teraz mogę otworzyć ją w katalogu. Po prostu wybiorę pokaż w folderze. Wtedy otwiera się okno, w którym mogę te wersje sobie oglądać. No i tutaj będę miał tych wersji całą masę. I teraz powinienem rozpakować taką wersję. Ponieważ to była wersja 2.80 i była A58, to widzę, że to będzie ten plik tutaj. Klikam go i otwiera on się wtedy w archiwizatorze. To jest program do obsługi archiwów. U mnie on się jakoś tak dziwnie rozwinął na cały ekran. Może spróbuję go trochę pomniejszyć. Nie wygląda najpiękniej i widzę, że się nie pojawiły jakieś napisy, ale nie przejmujmy się tym. Zmieniałem ostatnio wygląd okien i to może być właśnie pokłosie tych zmian. No i tak czy inaczej mam teraz rozpakowany ten plik, znaczy rozpakowany, jest otwarty. Widać, że po rozpakowaniu zajmuje 476 MB. I teraz jeżeli chciałbym mieć taką wersję rozpakowaną, to łapię ją i umieszczam w folderze tam, gdzie było archiwum. No przynajmniej u mnie tak robię. I w tym momencie Blender zostaje rozpakowany fizycznie. Fizycznie, czyli powstają katalogi na dysku, powstają pliki, no i on tam będzie w środku siedział. Teraz, aby go uruchomić, potrzebuję do takiego katalogu wejść, więc muszę tylko poczekać, aż skończy się ten proces rozpakowywania. Za chwilkę się powinien skończyć. Mogę teraz znaleźć to miejsce, gdzie jest ten katalog. To będzie katalog A58, a więc to będzie ten. OK, mogę teraz już wejść do środka i w środku znajdę plik, który powinien być plikiem uruchamialnym. Ale dopóki korzystam z takich okien, to nie jest to zbyt wyraźnie widoczne i w moim przypadku na przykład trudno zdecydować, czy to będzie ten Blender, czy ten, czy może ten, czy może jeszcze coś innego. Więc tak naprawdę należy spróbować po prostu kliknąć. Jeżeli uruchomi się Blender, to w tym momencie jesteście, że tak powiem, w domu. Natomiast jeżeli chcielibyście spróbować zrobić to trochę inaczej, to można zawsze otworzyć sobie w terminalu taką lokalizację, w której rozpakowaliście Blendera, więc w oknie terminala. I teraz mogę wpisać polecenie ls-l. To jest takie magiczne polecenie, które robi listę plików i wyświetla dodatkowe informacje na ich temat. Oczywiście pod Linuxem.
Pod Windowsem takie polecenie nie zadziała, tam trzeba byłoby wpisać dir, najlepiej łamane przez w. Tak czy inaczej, Blender w tym momencie, w mojej konfiguracji, w moich ustawieniach systemowych jest pokazywany na zielono, to jest ten największy plik, zobaczcie jaki on jest spory, ile ma bajtów. I to jest plik, który ma dodatkowo sporo x-ów tutaj. Jeżeli są x-y, to znaczy, że taki plik można uruchomić, a przynajmniej w pewnym sensie można go uruchomić, więc to jest najprawdopodobniej program, który powinienem uruchomić. Aby go uruchomić, wpisuję kropka, ukośnik, Blender i Enter. I teraz, jeżeli on się nie będzie chciał uruchamiać wcześniej, na przykład z poziomu terminala, bo następuje, dajmy na to, jakiś błąd czy coś innego się dzieje, to wtedy tutaj w terminalu dostaniemy całą informację o tym, ponieważ Linux działa właśnie tak, że jeżeli coś nie działa, to wam pisze dlaczego i możecie poprawić błąd, jeżeli oczywiście on wystąpi. Pod Windowsem jest to troszeczkę trudniejsze. Ok, więc myślę, że w ten sposób można ściągnąć, wgrać sobie, rozpakować i uruchomić Blendera. Życzę powodzenia we własnej pracy, no i dużo udanych renderów. Do zobaczenia.